No elo! Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zaceniania Piosenek Polskich YouTuberów. Dzisiaj mamy dosyć nietypowy odcinek, ponieważ trzy z wszystkich piosenek, które posiadamy, jeszcze ani razu nie były oceniane na tym kanale. Ponieważ mamy tutaj zupełnie nowy skład GNG, Neona i dwóch niepozornych, o których spamowaliście totalnie cały czas. Jeżeli chcielibyście więcej odcinków tego typu, albo odcinek, gdzie oceniam kolejny utwór dwóch niepozornych, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Ja was nie podpuszczam, drodzy użytkownicy Twitcha, ale 40 tysięcy łapek w górę nie wbijecie. Pragnę przypomnieć jeszcze o subskrypcji, ponieważ jest to bardzo ważne, chcę wbić milion kiedyś w końcu. Ale póki co skupmy się na tym, co ważne, a ważne jest GNG. Nie ogarnął, kiedy zaczyna wchodzić. W sensie zaczął nawijać później, nim weszedł wokal na audio. Nie wiem, czy zauważyliście. My to tylko stali kart, życie roller coaster, up and down. Jak upadłeś, mordo, no to wstań. Moi drodzy, takim prankiem rozpocząłem ten odcinek, bo powiedziałem, że jest to nowy skład, którego jeszcze nie znam. Oczywiście jest to bujda na resorach, ponieważ jest to znany przez wszystkich skład Masno Gang. W nowej odsłonie, na nowym kanale, który został stworzony przedwczoraj. Już nawet sobie przesłuchałem raz ten traczek, ale uznałem, że warto wstawić go do odcinka, ponieważ jest czymś zupełnie innym w stosunku do Masno. I zaraz do tego przejdziemy. Padłeś, powstań jak Powerade. Na pierwszym miejscu zawsze jest gang. Hermetyczny jak Hermetic Square. Wpakowali nas do wora i to odebrało tlen. Zapewne zastanawiacie się, o co mi chodziło, kiedy powiedziałem, że jest to coś zupełnie innego w stosunku do poprzedniego Masno. Moi drodzy, tego może jeszcze nie widać, bo przesłuchaliśmy zaledwie 48 sekund, ale utwór ten jest dużo lepszy technicznie niż poprzednie utwory. Zastanawiam się, czy może jest to kwestia tego, że Masno było taką bardzo mocną kreacją i oni nie stawiali tam 100% na muzykę, a bardziej na kontencik, na to, żeby było mamale w utworach i żeby rymy były bardzo proste. Tutaj jest to dużo bardziej złożone technicznie i dużo lepiej to płynie. I to jest naprawdę duży plus ode mnie. Przy niej odbiera mi tlen, trenuję z nią cały dzień. Fly high jak Emirates, gwiazda na niebie jak Merc. Okej, ten fragment może nie był jakimś takim super killerem, ale naprawdę widzę progres. I to nie tak jakiś malutki progres, tylko naprawdę dużo większą przepaść widzę pomiędzy utworami Masno, a utworami GNG. I to nie tak, że jestem jakimś hejterem Masno, bo Masno też było spoko. Ale słuchając GNG mam dużo większe poczucie tego, że chłopaki robią to faktycznie na serio. Wcześniej słuchając Masno miałem wrażenie, że jest to muzyka typowo pod bekę. Czuję się w filmach akcji, nie chcę kurwa żyć w jebanej symulacji. To był bardzo prosty rym akurat, w filmach akcji. Symulacji, no taki kurde. Coś mi w nim nie siedzi, ale nie jestem w stanie określić teraz, muszę pomyśleć. Myślę, że może chodzić o długość wyrazów, że po prostu w filmach akcji, symulacji jest dużo dłuższym wyrazem, co powoduje, że te wersje mimo, że się rymują ze sobą, to rymują się w bardzo kaleczny sposób. Ale to zaledwie dwa wersje, więc jakby nie ma co się wszczepiać. Jadę do przodu, ubieram kas, gał to manewry jak Elon Musk. Dużo lepiej, ten fragment dużo lepiej, ten poprzedni, wcześniejszy był taki tutaj dużo fajniej, dużo większy luz jest, nie? My to krystali kart, życie roller coaster, up and down. Fajny zabieg, że tną te zwrotki po 2-4 wersy jakoś, tak mi się wydaje. Bo to sprawia, że ta zwrotka nie jest nudna, nie lecimy przez jedną zwrotę jednego zioma, która trwa minutę i potem jest refren, minutę, refren, minutę, refren, minutę, refren. Bo w przypadku takiej ilości osób, tych refrenów musiałoby być nie wiadomo ile. A mamy ładnie pocięte plus nawijanie i pisanie szesnastki dla każdej osoby ze składu i umieszczanie ich w jednej piosence, byłoby trochę marnowaniem roboty, mam wrażenie. No bo nie oszukujmy się, tak 3-4 minuty traczka to max, nie? A w tym wypadku, jakich jest tak dużo, to te utwory byłyby naprawdę długie. Więc szanuję za ten zabieg innym składem, który w Polsce też tak robi, jest na przykład Chill Wagon. Czy to sen, czy to wszystko jest naprawdę? To jest koszmar, który zabrał mi co ważne. Adamo, mam wrażenie, że w każdym Masno, którym występowałeś, miałem do ciebie trochę problem. Na zasadzie takiej, że mi się nie podobały twoje zwroty. Nie podobał mi się flow, nie podobał mi się tekst. Dzisiaj czuję progres. Duży, duży. I wiem, że mówię to jakby cały czas tylko im słodzę. Ja mam tego świadomość, ale chcę wam naprawdę powiedzieć, że ten traczek jest level wyżej niż poprzednie, nie? I to nawet widać po Adamo. Porównajcie sobie jego poprzednie zwroty do tej zwrotki. No to jest dużo większy luz czuć, nie? Ja całe noce, całe nie hamuj mnie, nie hamuj mnie, nie hamuj mnie, nie hamuj mnie. Jedynym moim zarzutem, jaki mam, jest to, że wszyscy nawijają w ten sam sposób. Brakuje mi to jednej osoby, która krzyknie, pokaże pazur. Ten tak jest taki jednostajny, wymruczany i oni tak cały czas nawijają. My to Joker, Stali Karto. I zwroty też takie są. Szkoda. Nie strefa komfortu, lubię widzicie? Zdobywam szczyty, bo idę pod górę. Jebany pracoholik, nie robię wakacji. Nie idę jak bolida na wyłączonej trakcji. Jestem ciekaw, będę obserwować. Pozdro GNG. Neon i Palion, neony. Neony, luza i mój skład. Chciałem tak żyć, dzisiaj to mam. Leci to pura na cały kraj.
strajk i dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj skarż. Ja mam zawsze ten zarzut do Paliona i do jego ziomków, kiedy nagrywają nuty, że nawijają o czymś, czego nie ma na klipach. I możecie powiedzieć, że to nie jest problem. Dla mnie to jest problem, bo kiedy ziomek nawija o tym, że ma skła, a jest sam albo z jednym ziomkiem, co to za dwuosobowy skła? To już mogłeś powiedzieć, że twój ziomek. Ej, strasznie zrzędzę, w sensie czepiajmy się z innych rzeczy. Dobra, klip nieważne, olać to. Skupmy się na warstwie muzycznej. Z prostych dźwięki żyłem nimi, od najmłodszych lat ma moi tato. Patrzę, gdzie ten synek wlazłem. Oślepia mnie już neonów blask, co za nami, bo to jest lepszy czas. Nie podoba mi się. Nie podoba mi się, ale nie jestem w stanie powiedzieć, co mi się nie podoba. Muszę posłuchać jeszcze. Łzami gra, ja się kręcę, robię to długo. Tak aż odpadną moje ręce. Dzisiaj na wozie nie podwiesę, duże szczęście. To przyspieszenie lepsze, szanuję, to mi się podoba już. Pokazujemy wszystkim, jak to się robi. Robię tylko to, co kocham, jestem wolny i młody. Szanuję każdą pracę i nie ocenię twojej drogi. Chcę widzieć wasze uśmiechy, bo to wrogu bardzo boli. Chaos, bardzo duży chaos. I chyba to powoduje, że nie jestem w stanie pozytywnie odebrać ten utwór. No, jest to jakiś taki bardzo mocny bałagan. Mam wrażenie, że on tak bardzo szybko stara się nawijać tutaj pod tym beat, który jest bardzo powolny. I to jest takie, no i trafia w beat, ale nie trafia do mnie. Czy ten refren był inny niż wcześniej? Ej, bridge, który zrobiłeś, był lepszy niż refren, który zrobiłeś. Jak to jest możliwe? Nie ma takich rzeczy nigdy. Leci to w górę na cały kraj i dlatego dzisiaj tańczy, dlatego dzisiaj skarż. Tak, no nie podoba mi się ekspresja na tym utworze. To jest to, co powoduje, że jakby nie podoba mi się to. Plus ten chaos to straszny. Często lubię siedzieć sam. Moje myśli zakłócają na onów blask. Co roku zmienia mnie ten świat. Sylwestrową noc wypiję za lepszy czas. Okej, Palion to samo flow co utwór. Ale lepiej. Lepiej niż ten ziomek poprzedni. W sensie mi się bardziej podoba ta zwrota. Widzowie mi pod chatą stoją cały czas. Krzyczą ale ale, czyli tak jak się witam. Nie, no Palion, nie rób takich rzeczy, proszę. Widzowie mi pod chatą stoją cały czas. Krzyczą ale ale, czyli tak jak się witam się mówi. A on powiedział witam. No nie, no i kurde. Pokażcie w końcu te filmy moje, no. Chłopowi tłumaczę co odcinek i co czas to samo jest. Chciałbym raz na zawsze zaznaczyć wszystkim, którzy tworzą utwory. Proszę, jeżeli nie jest to zabieg celowy, to nie kładźcie akcentów w inny sposób, bo to boli. Chciałem tak żyć, dzisiaj to mam. Plecami gadają i śmieją się z nas, ale nigdy wprost nie powiedzą mi w twarz. Podoba mi się to, że Palion nawija na przykład w dobrym tonie. Nie ma wpiczów, nie ma fałszów, jest to nawinięte poprawnie. Neony, muza i mój skład, chciałem tak żyć. Ale nie, no nudnawe bardzo. Ja nie czuję, nie podoba mi się. Moi drodzy, macie, chcieliście, spamowaliście, pisaliście. Nie wiem, o co chodzi, nie wiem, skąd to się wzięło. Po prostu odpalam, proszę. Chcieliście, jest. Ale jak mi się nie spodoba, to powiem wam, że mi się nie podoba. I to było to, tak? To było to, co chcieliście przez cały czas. To dlatego właśnie pisaliście, tak? To o to chodziło. To jest jakiś mem. Co wy to jest? To nie jest. Nie wierzę, to jest. Proszę o wyjaśnienie. Stoję pod klubem, stoję na bramce. Dobra, obstawiam, bo z tego co kojarzę, to jest utwór Torka. Pozdro Torek, wiem, że pewnie będziesz oglądać, bo to wy stoicie za tą akcją tego, że tak ludzie pisali. Obstawiam, że zostało to zrobione dla Beki, bo jest to osobny kanał, 8000 subów, który nie jest jego głównym kanałem, więc nie rzucił to do siebie, tylko rzucił to jako osobny projekt, więc jest to osobny projekt, który miał być... Obstawiam, to jest moja teoria, uwaga, że to jest troll, który miał być parodią Masno i zaczęliście to wysyłać youtuberom w sound requestach i oni się zaczęli denerwować i zaczęli wam to banować. Tak obstawiam. Nie wiem, czy to jest prawda. Coś tam zasłyszałem, że podobno trzeba dużo zapłacić, żeby to przesłuchać. No ja współczuję generalnie, no nie mogę tak powiedzieć. Przepraszam. Super piosenka, bardzo mi się podoba, jest naprawdę fajna. Ej, nie teraz, na serio. Dobra, bo zaraz mnie zlinczujecie wszyscy, ja wiem, że tak będzie. Teraz na 100%. Na poważnie, przejdźmy do tego, co tutaj się dzieje. Nie było tego, co powiedziałem wcześniej. Na nowo. No elo, witam bardzo serdecznie w nowym odcinku. Zaczynajmy oceniać piosenkę dwóch niepozornych Rym Zym Zym. Rozbieram się w szatni, numerek dostaję. Chowam go w kieszeń, bo w nerce mam fajne. Fajne efekciorki, podobają mi się. W sensie te czorcy, tak? To się nazywa czorcy, dobrze mówię? Chodzi mi o te wokale, które są z tyłu, czyli na panoramce. I one są tak spiczowane do góry i one się fajnie łączą z tym główną linią melodyczną. Fajnie, to jest fajny zabieg. Rym Zym Zym, Rym Zym Zym, ja pierdzielam zym. Umpa pa, cała sala gra.
Mam propozycję. Oddaję wam ten odcinek. To wy napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym utworze. Komentarze z tym się zgadzam, będą miały serduszko. Proszę napisać na przykład podoba mi się, albo nie podoba mi się. I napiszcie dlaczego i co was porwało w tym utworze. Ja jestem bardzo ciekaw i ja teraz posłucham. Ja się postawię w waszej sytuacji. No tacy mądrzy byliście, teraz pokażcie. Pośmiejemy się razem. Zobaczymy co powiecie. I znajdźcie jeszcze konstruktywną opinię teraz na to. I żeby was jeszcze nie wyzwyzywali. Dobra moi drodzy, jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Oczywiście żartuję, to jest część jakby utworu. Utworu? To jest część humoru. Troszeczkę luzu trzeba mieć w życiu. Jeżeli się podobało, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę. Zostawcie suba, sprawdźcie poprzedni film, bo był i warto obejrzeć. Do zobaczenia. Hej!